kochani. Witam Was na kanale Moda Eko Kreatywna. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, nazywam się Kinga Nurkowska, a ten kanał jest nie tylko o modzie i o stylu, ale też o ekologii, o ekologicznym podejściu do mody, o rzeczach z recyklingu, o eko DIY, plastyce, muzyce i różnych takich rzeczach, które możecie znaleźć na moim kanale. Dzisiaj, kochani, zapraszam Was na haul lumpeksowy i to będzie haul lumpeksowy oraz zabieram Was do lumpeksu na nową wiosenną już dostawę w Ciuchach Kraków na ulicy Długiej. Moi drodzy, co prawda mamy dalej zimę, ale lumpeksy uznały, niektóre przynajmniej sieci, że już czas na wiosenne ciuchy. No i zobaczycie dzisiaj, bo nie wszystko oczywiście będzie typowo wiosenne, ale rzeczywiście będzie już dużo rzeczy, które zakupiłam z myślą o kolekcji letniej i wiosennej w sklepie w moim saloniku, naszym saloniku Vintage w Wieliczce. Także idziemy dalej. Bardzo fajne dostawy, słuchajcie, i oczywiście jak wiecie, ja szukam zawsze takich trochę lepszych materiałów, lepszych składów. Koncentruję się zwłaszcza w lecie na lnach, wiskoza, bawełna, jedwab szczególnie. Także szukam tego typu rzeczy. No i zazwyczaj znajduję, no i zobaczycie dzisiaj część tych rzeczy wraz ze stylówkami. Także na samym początku zapraszam Was na krótką relację przebitki z second handu na Długiej w Krakowie. Witajcie, kochani. Jestem w Krakowie. Idę na ulicę Długą do ciuchów. Coś na Was być może nagram. Podobno jest nowy towar, nowa dostawa. Zobaczymy, co tam jest. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Także zapraszam Was. Po drodze może jeszcze odwiedzę jakiś inny lumpeks. No i jest nowy wiosenny towar. Ha! Thank you.
wyglądało. Troszeczkę przebitek, nie chcę Was też zanudzać, bo przecież nie będę Wam pokazywać, jak 2 godziny siedzę i wybieram i przymierzam w tym sklepie, takie krótkie przebitki. No i teraz zobaczymy, co faktycznie kupiłam, bo nie wszystko, co tam było, kupiłam, a też z drugiej strony nie wszystko było widać w przymierzalni, co tutaj jest. No, lecimy, słuchajcie, sweterek, który mam na sobie, marki Benedetta, włoski, ma super skład. Ja mam to tak wsadzone do spódnicy, jak tutaj widzicie, żeby na Was przymierzyć. On jest dla mnie minimalnie za duży, ten sweter. To jest taki bardziej rozmiar M, ale jest to taki sweter oversize'owy. Bardzo, bardzo milusi. Zaraz Wam pokażę z bliska. Naprawdę ma świetny skład. Już Wam powiem konkretnie, ale naprawdę super, super skład. 48% wełna merino, 30% wiskozy, 7% kaszmiru, 15% stanowi nylon i poliamid. Także, moi drodzy, tak to wygląda. Jest przemiły. Już Wam pokazuję. Zobaczcie sobie tą dzianinkę. Może tu się uda sfokusować. Bardzo, bardzo dobrej jakości dzianina. Bardzo przyjemna, miła w dotyku. No i tak. To jest taki, słuchajcie, sweterek. Wypuściłam tutaj, trochę się zmiął, bo był w pasku. Ale on jest taki, widzicie, takim fajnym kroju i ma nawet ten ściągacz tutaj szerszy u dołu. Także można go nosić na przykład na leginsy albo na takie spodnie na wierzch po prostu. Ja sobie go wsadzam, bo do tej spódnicy wyglądam trochę jak zakonnica, jak to tak wypuszczę całkiem. Nie jest to złe, ale do spódnicy wolę mieć te proporcje jednak inne. Natomiast do wąskich spodni byłby super na wierzch właśnie. Jest, widzicie, troszeczkę duży na mnie, bo on mógłby być spokojnie taki bardziej obcisły, jak chodzi o rozmiar. Natomiast wiadomo, to jest sweterek do sklepu i te sweterki, które teraz pokupowałam, to są takie bardziej wiosenne. Nie są to takie już grube, bardzo grube dzianiny, tylko takie cieniutkie, przyjemne dla ciała, które możecie nosić na gołe ciało i po prostu wiosną sobie tak chodzić. A nawet w lecie, jak jest chłodniej, to taki sweter spokojnie się sprawdzi i właśnie będzie nas na przykład chronił w deszczowe dni przed wilgocią, bo jest bardzo cieniutki i milutki. Także taka zdobycz. Jedna z... Dobra, słuchajcie, pokażę Wam teraz inne rzeczy z kategorii takich jeszcze swetrowych. Jest tutaj taki top. I to jest top w rozmiarze XSS. Wygląda na duży, ale to jest taki top oversize i on jest też z bardzo fajnym składem. Jest nowy z metką. Zobaczcie. I słuchajcie, to jest Zara with Alpaca and Wool. Alpaka i wełna. Oczywiście na pewno tam jest jakiś mieszany skład, ale już Wam mówię. 29% alpaki, 28% wełny posiada, reszta to włókna sztuczne, także prawie 60%, dobrze mówię? Tak, prawie 60% stanowią włókna naturalne i to bardzo fajne, właśnie alpaka i wełna, jest bardzo milutki i ma taki szaro-fioletowy odcień, mam nadzieję, że uda się to nam tu zobaczyć. Tak to wygląda. Tutaj sweterek miał cenę na metce oryginalną 29 euro. No taki modowy sweterek, ale w bardzo fajnym kolorze i może się sprawdzić fajnie na przykład jako ocieplacz na podkoszulek. Ja sobie to tak wyobrażam. Zobaczcie, jak w nim wyglądam. Ja to przymierzę gwoli takiej krótkiej bluzeczki, ale myślę, że to będzie właśnie fajnie wyglądało na coś. Na przykład na cieniutki golfik albo taki long sleeve. No, moim zdaniem naprawdę, naprawdę fajna rzecz, w bardzo fajnym kolorze i fajnie by wyglądał właśnie do takiej długiej spódnicy, nie do krótkiej, żeby już nie robić tych takich samych krótkich warstw. Słuchajcie, nie będę Wam już opowiadać o cenach, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, co ile kosztowało, bo wiecie, ja kupuję dużo teraz tych rzeczy, więc no nie jest sposób zapamiętywać tych cen. Natomiast wiecie, jakie są ceny na nowych dostawach. No to są wszystko nowe dostawy, całkowita wymiana towaru na wiosnę. No i wszyscy wiemy, jak to obecnie wygląda cenowo, więc nie powinno być to dla Was niespodzianką. Powiem Wam, że te sklepy tej sieci Ciuchy nie są bardzo drogie. Oczywiście na nowych dostawach te ceny są wyższe, ale to nie są ceny jeszcze tak, jak pokazywałam Wam w filmiku z Warszawy ostatnio. Także idziemy dalej. Kolejny sweter, przepiękny, słuchajcie, naprawdę przepiękny. Tylko 2 swetry udało mi się kupić, ale za to cudowne. Ten sweter jest Fat Face, rozmiar 14, czyli to jest taka LKXL-ka. Fat Face, bardzo fajna marka i zobaczcie, jaki jest przepiękny, cudowny kolor. Z tyłu ma guziczki z masy perłowej, zapinany jest na całej długości na te guziczki.
O, tak wygląda z dalsza. Naprawdę piękna, piękna dzianinka. Ma bardzo fajne takie tutaj kropkową fakturę na bokach. Jest taki dłuższy, tunikowy właśnie. Też Wam przymierzę właśnie do tej spódnicy, którą mam na sobie tak na wierzch, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Ma zapasowy guziczek tutaj. Już Wam powiem też, jaki jest skład tego swetra. Jest to 65% wełna i 5% kaszmir, czyli znowu 70% wełna z kaszmirem, 30% nylonu jest w tym. No, 70% to jest już całkiem fajny skład. Ja tak staram się, żeby było to albo całkowicie naturalne, albo przynajmniej powyżej tych 50%, jeżeli mam na to jakiś wpływ, w sensie, jeżeli wiem, co to jest, jaki jest skład, to wybieram takie składy, żeby było tam dużo tych naturalnych tkanin. No, no oczywiście, jak zwykle, proszę Was, żebyście mi doradzili, które z tych rzeczy mam sobie zostawić. Proszę bardzo. Moi drodzy, teraz, żeby przyspieszyć. Cudowny żakiet kupiłam od Birger i Mikkelsen. Day by Birger et Mikkelsen. Taka projektancka marka skandynawska. Świetny żakiet, taki sól z pieprzem, czy tam pieprz z solą. W formie trochę takiej jakby ramoneski, ale nie jest zapinana na ukos, tylko tak na wprost. Taki kurtko żakiet i ma super takie suwaczki tutaj na rękawach. Naprawdę śliczny. I oczywiście ten żakiecik będzie dostępny. Też jest do sklepu. Może być to jak najbardziej po prostu kurtka na wiosnę. Nawet na lato, bo to nie jest jakaś bardzo gruba kurtka. Ma bardzo ładnie wykonaną podszewkę z bawełny, detale bardzo ładne. Składowo to tutaj już Wam mówię, 35% wełny posiada, podszewka całkowicie bawełniana. No i tak wygląda, zobaczcie mnie w ciuszkach, w stroju, w spódniczce do tego. Można oczywiście i do tej spódnicy, którą mam jak najbardziej, ale chciałam, żebyście tak zobaczyli tym razem do czegoś innego. No i tak wygląda, bardzo, bardzo fajny też żakiecik. No i teraz będę przechodzić, słuchajcie, do rzeczy już cięższych. Będę Wam pokazywać teraz bluzki. Tu mamy bluzkę z wiskozy, która jest z marki Cream. To jest bardzo fajna marka i to jest, słuchajcie, 36, więc niewielka bluzka, taka w stylu romantycznym, w stylu takim trochę, nie wiem nawet jak to nazwać, takim artystyczno-romantycznym. Piękny kolor, beżowo-różowy taki brudny róż. Pokażę Wam tu fakturę. Śliczną posiada koronkę i to jest właśnie z wiskozy. Naprawdę, naprawdę fajna, ciekawa bluzka. Bardzo fajnie by wyglądała też do spodni, bo ona jest taka krótsza trochę. Zobaczcie, jak tam to przymierzam. Do spodni takich szerokich na przykład. O, można by zebrać górę tej bluzki tutaj pasem na przykład i do szerokich spodni by super wyglądała. Ale czemu? I do spódniczki z falbankami też, jako taka kolejna warstwa falbanek. Świetna, naprawdę świetna bluzka, jestem mega zadowolona z tego. Wiecie co, część tych rzeczy kupiłam na wagę, niedużo, bo wiecie co, na wadze jednak te rzeczy, no niestety są bardzo, no niestety są często gorsze, nie zawsze. Czasem takie vintage rzeczy właśnie można kupić w tej części na wagę i też tam chodzę po prostu. Idę dalej. Teraz bluzki z Jedwabiu Wam pokażę, bo są cudowne po prostu. Znowu jest tu bluzeczka marki Day, Birger et Mikkelsen i to jest jedwab 100%. No piękna po prostu bluzka i tutaj mam takie dwie bluzki, które Wam przymierzę do mojej takiej spódnicy jedwabnej, beżowej, takiej rozkroszowanej, która jest prześliczna. Zobaczcie tu jeszcze detale. Tak wygląda. To jest, jaki to jest rozmiar? To jest chyba około 38 rozmiar. Trochę jest dla mnie za duża ta bluzka. 100% jedwa, tak jak mówię, niby 36, może być na 38, bo ona nie jest jakaś tutaj wąska bardzo. Spokojnie może być na 36 lub 38. Także taka piękna bluzka z przepięknym tu detalem, bardzo markowa, także jestem też bardzo z niej zadowolona. Koniecznie piszcie, jak się Wam podobają te zdobycze z jedwabi. No i teraz kolejna bluzka, która będzie do tej samej spódnicy, to taka bluzka marki See You Soon, też rozmiar 1, to jest właśnie też znowu 36-38. Oczywiście jak ktoś będzie zainteresowany, to tam wymiary będą, będzie można dostać. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. To jest jedwab
100%, natomiast tylko te hafty w tym srebrnym i złotym są, wiadomo, ta nitka jest sztuczna, ale generalnie cała bluzka jest z jedwabi, przepiękny wzór. No wygląda to bardzo widowiskowo moim zdaniem, bardzo ciekawie, elegancko, może to być już, na przykład może być to bluzeczka do spodni, do pracy i na to marynarka i będzie tak już odświętnie trochę, można potem iść na kawkę po pracy albo na jakiś obiad z kimś. Bardzo piękna bluzka według mnie, piszcie koniecznie jak się Wam podoba. Jeszcze mam jedną bluzkę z jedwabiu, ona jest taka w bardziej romantycznym stylu. Tak, kochani, to jest, niestety jest zawieszona na drugiej bluzce, ale zobaczycie mnie w niej. Piękna bluzka z takimi bardzo modnymi buforowymi, bufiastymi rękawami w cudownym kolorze i to jest Limited Collection 38, czyli to jest emeczka z pięknymi oblekanymi guziczkami, też Wam to pokażę, tak wygląda. Zobaczcie, jakie śliczne są te rękawy, takie tutaj, jak motyl to wygląda. No i ma taki żabocik wzdłuż, prześliczny kolor. Też zobaczycie mnie w tej spódnicy, bo ona też jak najbardziej pasuje do czegoś takiego, ale też wyglądałaby superowo do spodni, do na przykład rurek albo do takich spodni, które są u góry opięte, a dołem szersze. Też moim zdaniem byłaby piękna stylowa. Także no same fajne bluzki według mnie kupiłam. Następna rzecz, moi drodzy, następne dwie rzeczy to są sukienki. No i też sukienki są jedwabne. Słuchajcie, nie rozumiem tylko jednego, dlaczego te firmy szyją sukienkę z jedwabiu, która ma sztuczną podszewkę. Wiecie co, to jest w ogóle marka Stella Nova. Piękny kolor też, też jest to taka trochę przybrudzona brzoskwinia, śliczny kolor, mam nadzieję, że uda się zobaczyć, pokażę Wam tu. Tak wygląda ten materiał. Piękna sukienka i to jest chyba taki koło 38 rozmiar, nie ma tutaj rozmiaru z tego co wiem, ale jest metka. 36 niby, ale wygląda bardziej na 38. Te firmy, niektóre skandynawskie są większe, po prostu dla nas ten rozmiar to jest bardziej 38, bo mi się wydaje, że ta bluzka jest, że ta sukienka jest na mnie po prostu za duża. Czuję, że jest za duża. Wiecie co, w przypadku takich sukienek, które mają przyczepioną tylko tą podszewkę, ona jest jakby oddzielną warstwą, można sobie po prostu ją wyciąć i dać sobie naturalną podszewkę, albo mieć po prostu jedwabną halkę pod spodem. Natomiast jeżeli to jest tak zszyte, to albo jedna opcja to jest po prostu odciąć, bo to jest specjalnie wystająca halka, więc ona powinna tu być. Ja po prostu bym włożyła pod to jeszcze jedną jedwabną halkę, żeby mieć jedwab przy ciele. Można wyciąć sobie od poziomu spódnicy po prostu tą halkę i wkładać sobie też pół halkę po prostu z naturalnego jedwabiu i wtedy nie ma żadnego problemu, prawda? Ja mam taką całą halkę na ramionczkach z Intimissimi, która jest po prostu 100% jedwabna i wtedy mam jedwab od ciała i jedwab tu, bo o to chodzi. A to jest tak cienkie, że słuchajcie, nie ma problemu, jak włożycie nawet jeszcze jedną jedwabną, cieniutką halkę, to nie robi żadnej różnicy, bo nadal to jest bardzo przyjemne dla ciała, cienkie, śliczna, naprawdę śliczna sukienka. Powiedzcie mi koniecznie, jak w tym wyglądam, czy pasuje do mnie taki styl. Ja wolę rozkloszowane sukienki ogólnie, więc to nie jest do końca sukienka w moim stylu, ale i tak uważam, że jest przepiękna. Czasami coś mi się bardzo podoba, wiem, że nie do końca będę się w tym ja czuła, ale sukienka sama w sobie mega do mnie przemawia. No i ostatnia sukienka jest bardzo duża dla mnie, ale to nie jest jakaś też wielka. To jest rozmiar taki LXL, ale nie jest to jakaś przesadnie duża też sukienka. To jest ta sukienka z jedwabiu i wiskozy. Jedwab jest na wierzchu i wiskozowa podszewka, dlatego ona jest nieprzezroczysta i ma długie rękawki, takie romantyczne, super, przepiękny kolor też. No i to nie będę tu, no czy może Wam to tak włożę poglądowo, bo oczywiście ta sukienka jest naprawdę na mnie za duża i uważam, że jest po prostu przesuper. Beżowo-różowa w bardzo w takim modnym zestawieniu.
delikatne są bardzo te kwiaty, to nie jest jakieś babciowe według mnie, tylko to jest takie mega subtelne. I można oczywiście też sobie tą sukienkę włożyć z paskiem, będzie wyglądała doskonale. Super rzecz na lato, słuchajcie, te sukienki, na przykład jak ktoś nie lubi tak bardzo ramion odkrywać i rąk, to idealny jest taki rękawek, który coś tam już przysłania, a jednak jest nam cienko i przewiewnie. I one są bardzo, bardzo wygodne i super, idealne. Po prostu przepiękna sukienka według mnie. Dajcie znać koniecznie, co uważacie. Moi drodzy, no i właściwie jak chodzi o zakupy z tego sklepu, to tyle. Nie kupiłam za dużo rzeczy, bo chcę kupować tylko takie topowe rzeczy, do których jestem przekonana. Nie biorę czego tam, co tam popadnie, tylko takie najlepsze składy i to, co po prostu też do mnie przemawia, bo musi to mi się podobać, żebym to kupiła. Oczywiście są to rzeczy w różnych stylach, w różnych rozmiarach, więc większość z nich jest do sklepiku na nową kolekcję. Nowa kolekcja będzie już pokazywana w live'ach po feriach. Także po feriach w Krakowie, czyli tak po 12 lutego. Moi drodzy, pokażę Wam jeszcze teraz trzy rzeczy, które kupiłam wcześniej przed tym sklepem, bo nie będę teraz robić oddzielnego filmiku takiego ekstra hola lumpeksowego, więc pokażę Wam tak dodatkowo. Kupiłam piękne bluzki. Tutaj macie bluzkę S z wiskozy, też takiego jakby tie-dye, taki cieniowany kolor niebieski, taki zimny niebieski, lekko szaro-niebieski taki. Bardzo, bardzo fajna bluzeczka, to Wam wszystko zmierzę do tej spódnicy, żebyście widzieli, jak to wygląda. Druga jest z bawełny i jedwabiu z dekoltem w cudownym kolorze butelkowej zieleni. I ma też takie rękawki szersze. I wydaje mi się, że ta bluzka będzie co najmniej M-ką, bo na mnie jest za duża. M-ka albo nawet L-ka to jest. Może jest tutaj nawet... Tak, słuchajcie, jedwab 30%, 70% acetat, czyli rodzaj wiskozy. Wydaje mi się, że to jest M-ka lub L-ka, bo to jest ze skosu, więc wiecie, ta bluzka się będzie rozszerzać tu fajnie, ale też no, ma swoje granice, także bardziej chyba emeczka jest to. W każdym razie bardzo fajne bluzki, one były kupione z wyprzedaży, także bardzo się udało, bo są świetne na lato, w pięknych kolorach i fajne składy, także też fajne zdobycze moim zdaniem. No i ostatnia rzecz to jest suknia, którą kupiłam do teatru. Będę w niej albo ja grać, albo ktoś inny, ale naprawdę bardzo spodobał mi się kolor, przepiękny fiolet. Ma fajne rękawki z takimi wiązaniami. Pokazuję Wam tu ją tak, ale zobaczycie mnie za chwilę. Chcę Wam pokazać tylko, jak wygląda ta sukienka. Ona miała pasek, ale ja tutaj dam po prostu taką szeroką wstążkę fioletową do niej. A na razie zobaczycie ją z innym paskiem po prostu. Ma piękną koronkę na wierzchu i to mi się chyba najbardziej spodobało w tej sukni, że ona jest taka koronkowa, na tą zwiewną koronkę na całym wierzchu i tutaj z przodu. No i to jest taka moja zdobycz. Koniecznie piszcie, jak wyglądam w tej sukni. No i w ogóle dajcie znać, co myślicie o tych zakupach, które rzeczywiście Wam podobają. I zapraszam Was oczywiście już na kolekcję i na live ze sklepu za jakieś 2 tygodnie. Na razie pokazuję Wam to tutaj. I oczywiście możecie pisać na maila modaekokreatywna@gmail.com. Mam nadzieję, że coś przetrwa do tej kolekcji, ale taram! To udało mi się kupić, kochani, i już we czwartek zapraszam Was na kolejny filmik z kolejnego lumpeksu marki Ciuchy, kolejnego w Krakowie oczywiście, bo to jest krakowska firma i będą w sumie 4 filmiki z różnych lokalizacji właśnie z tymi wiosennymi kolekcjami i ze stylówkami z moimi zakupami. Także zapraszam i pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia, cześć!